Zadanie 28. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie kostką sześcienną. Prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych oczek będzie większa od 9, jest równe. I dobra, ja to lubię robić sobie za pomocą takiej tabeczki. Można to oczywiście w inny sposób, trochę szybszy, ale ja chcę, żebyście to widzieli. I to dla mnie jest ważne. Generalnie, jak sobie tu teraz rysuję tą tabeleczkę, będę Wam opowiadać różne rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okay, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze jedno, sześć. Bo nagrałam kiedyś taką serię właśnie filmików odnośnie rzutu kostką. Ja to Wam podlinkuję, bo i jedną kostką rzucałam i dwoma i pokazywałam, o co dokładnie chodzi i dlaczego się tak dzieje. No, ale dobra. Więc tak. Mamy tabeleczkę. Tu będzie pierwszy rzut, tu będzie drugi rzut. I w pierwszym rzucie, co mam? Jakie liczby mogę na kostce wylosować? 1, 2, 3, 4, 5, 6, prawda? Jak rzucam znów drugi raz kostką, to jakie mogę wylosować? 1, 2, 3, 4, 5 i 6, tak? W tym miejscu zawsze będzie jedynka, na tej drugiej tu dwójka. Kurczę, czekajcie, bo ja się tu nie zmieszczę. Więc tak, czekajcie, 1. I teraz tak, te w tych kratkach tutaj, to będę pisała sumę ich, czyli 1 plus 1, to napiszę 1 plus 1. Mamy 2, ok? Tutaj będzie 1 plus 2. To jest ta dwójka, ta jedynka to jest ta, ok? Czyli mam 3. To będzie 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 6, 8, 10, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 10. Oj, Jezus Maria, czekajcie, bo mi zeszło na piątkę. 4, 5, 9, 4, 5, 9. I co my chcemy? Będzie większe od dziewiątki. No to gdzie są liczby większe od 9? To są nasze liczby większe od 9. I teraz tak. Prawdopodobieństwo tego naszego zdarzenia, że będą ta suma oczek będzie większa od 9 jest. Ile mam takich opcji? No 6 razy 6, czyli 36. Możecie sobie policzyć te wszystkie kratki, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aż dojdziecie do 36. I ile tych liczb, które zakreśliłam na różowo jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest nasze prawdopodobieństwo. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.